Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Pascal z Wager. I cóż, mapa. I startujemy do następnej lokacji. Exilium. Banishment Trail. Juice. Chyba z dziewczyną. A może mogłem wybrać, czy dziewczyną pójdziemy, czy facetem. No dobra, jeśli dziewczyną, no to też dobrze, bo będziemy mogli ją przetestować, sprawdzić, zobaczyć, jak ona działa, jakie ma. O, możemy się zamienić z dziewczyną. Czyli dziewczynę mogłem wymienić na, ma niby jakiś karabin, pistolet. No i as expected, this place has become a paradise of death and Sandrill. Widzę, że ma tylko dwie fiolki. No ale trudno. Tak wybrałem. Pick up. Muszę sobie przypomnieć też. To jest jakaś zmiana broni? Nie, jest przeładowanie. Dobra, to jest atak. Reload. Dobra, ma jakieś specjalne jeszcze. Specjalną amunicję. Długie przytrzymanie to does it remind you of some bad memories? Nothing has changed for so many years. It still has the stench of death. Your eyes seem to be full of doubts. What does death mean to those monsters? It is a gift from God. May their souls be free. Let's go to the chapel. Let's go to the chapel. Ale weźmy sobie oczywiście tutaj save. Bone fragment. Mamy 7 bone fragmentów. Tyle co nic. Rest. Ma tylko dwie flaszki. Ale może... Nie, dobra. Idziemy na razie tak. Pełni nadziei. Zobaczymy, jak to przy jakichś pierwszych wrogach nam pójdzie. O! Jaki gość? Co ja zrobiłem? Dobra. Ale mu zabity? Udaje. Co ona mu zabiera? Tyle co nic. No tutaj to już... Tutaj to już coś było, ale tak. To chciałem sprawdzić. Przytrzymanie kwadratu. Wow, serio strzela. A jak? A, dobra, ta amunicja jest limitowana, ta jest limitowana, a ta nie jest limitowana, więc... Aha, dobra, kwadratem się przeładowuje i znowu mamy tą... Prawdopodobnie nic nie zrobimy. Tak, to nawet nie trzeba podchodzić do tego. Spróbujemy z serii. Serio? Naprawdę. Mocarna jest. O, no. Może źle zrozumiałem też te... Amunicja. Tam było opisane, że niektóre... Dobra, weźmy sobie flaszeczkę wina.
He's still alive. He's supposed to be dead. What's keeping him alive? Syndros. Close, but it's something else. Oh. I'm very sorry, Courier. I hope my hideous appearance didn't scare you. Don't be afraid. I was a knight of the church as well. I don't know many people who dare to nail a church knight to the wall. On our wedding night, my fiancé chopped off my hair, pierced my heart, and nailed me to this stone wall. This endless curse has made it impossible for me to sleep. Of course, I don't blame her for it. Without the Red Star, this shouldn't have happened. Becoming a monster or retaining dignity, it's not a hard choice. I don't understand. Why did she do this? She took my head away to find a cure. She's the only one who's willing to do this for me. Courier, could you do me a favor? I lost my wedding ring in the chapel. When my fiancée returns, I want to recite my vows to her, exchange the ring, and thank her for helping me after all of these disasters. Can you help me find the ring? Find the wedding ring. Zmiana postaci. Jednak tu mam 958 i wydaje mi się silniejszym. Być może tamta może zasięgowo uderzyć, ale ten... Muszę sobie trochę poprzypominać, co tutaj się czym robiło. Tu na przykład jest na pewno jakiś skrót. Tam ukryta skrzynia. Prawdopodobnie będziemy tamtędy wracać. Teraz możemy iść tam, możemy iść tam. Dobra, jak tu się biło? O kurde, jeszcze nie zatruł. Tak, i tutaj trucizna niestety schodzi. Ja nie będę korzystał może na razie z butelek. Szkoda. Może uda się dojść do jakiegoś save point. Ten co udaje. Czekaj, tu gdzieś była blokada. Stamina. Aha, kwadratem, dobra. Zginął, ale słabo to jakoś idzie. Broken shield. Ten znowu strzelec. Jak szybko strzelił. O kurde, co to jest? Nerwowy jest, nerwowy, zabije mnie jak nic. O, jakiś mocarz. Dobra, blok jest tak, okej. Ale zblokowałem. Coś tu było, jakieś B mi się tam pojawiło. Trzeba go zabić. Jakie obroty zrobił gościu. Ważne, że zabity. 10 fragmentów, czyli to jakiś taki mocarny przeciwnik był. A tu? Tutaj szedłem chyba. Nie wygląda to za ciekawie. Już jakiś tam się zdenerwował. Leci. Tyle leci. Ten blok mój to był tutaj bardzo słaby. Broken shield znowu. Dawaj mistrzu. Patrz, on się rzuci.
To jest też tak zrobione, że jak jesteś jakoś krzywo. Dobra, dziewczyna może przyjść. Tak, może. Jak jest poniżej poziomu twojego, to go nie trafiasz. Więc nie wiem, o co chodzi. Przeładowanie. Seria. Masakrycznie. Mocarna jest naprawdę. No fajnie, że można korzystać właśnie i z tego, i z tego. Przecież rycerza mam jeszcze, nie? A tych to można. To nieskończoną ilość amunicji, to w ten sposób możemy gościa pokonać, tylko żebym nie wpadł nawet do dziury. Zaraz on to trochę odrzuca. Ale chyba jeszcze mnie tutaj uderzył. Chłopaczek. Teraz pytanie, czy tam zejść, tam jest przeciwnik. Ale prawdopodobnie tam może być save point. No, zaczyna się już. Wtedy można na przykład zejść. Zaczyna się labirynt. Dobra, idziemy do tamtego mistrza na dole, bo zakładam, że może być tam save point, chociaż tam idzie się pewnie w lewo do tamtego. Dobra, weźmy życie. Niestety, aha, dobra, można zrobić tak. Zróbmy to tym. Chociaż ten ma mało życia. Ale udało się. To było ryzykowne, bo nie chciałem go stracić. Miejmy tylko nadzieję, że tu w tym miejscu jest gdzieś. Tam się idzie do tego, co chodził chyba, a tu safe. Nie, skrót, ale skrót. Dobrze, i tam jest safe. Szczerze nie wiedziałem, że tak będzie, ale na szczęście się udało w ten sposób, bo możemy podejść i wymienić. Znaczy wymienić. Pierwsze, nawet nie to, użyć fragmentów. Mamy nowy poziom. Ja tu jej dodałem do intelektu, bo myślałem sobie, żeby właśnie była taką magikiem. A temu damy do... do życia. Niech będzie. No dobra. Zastanawiam się, czy... Aha, jeszcze raz. Czy jest tak, że tylko dwoma można chodzić? Chyba tak. Mam teoretycznie trzech bohaterów. Ale to jest kwestia, kogo zabiorę. Mógłbym teoretycznie, tam miałem gdzieś wóz i tym wozem pojechać. A tu jest ten chyba skrót, tak? Wozem z powrotem wrócić do tego wagonu. No jest dziwna sprawa, że to jest kwestia właśnie nauczenia się przeciwnika. Jak on działa? Że na przykład na początku ma 3 ciosy, a potem się męczy i można go przeatakować. Ale tu jest jakiś duży chłopak. No ale 10 kości zdobędziemy. Chyba mnie zabił, chyba mnie uderzył. O, atakuj. Patrz, 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 patrz pan.
Teraz atak. Zabrakło mi staminy, no. Odnawia życie? Na szczęście nie, no niestety straciłem jedną butelkę. Ale nic. Czy tu jest droga? Tak jest. Tego broniłaś. Gdzie my teraz? O kurczę. Bazyliszek. Wpadł do wody i nie wyjdzie? Trzeba jeszcze sobie odnowić życia. Bo to znowu ten mocarz jest. Też mu pewnie kilka ciosów. O. Słyszę bazyliczko chyba. Tak, siedzi tam nad brzegiem. Tu by mi się jakiś zasięgowy przydał. Nie no, muszę się jeszcze nauczyć tutaj dużo. Cios kończący się udał. Rowstone. A tu właśnie. A, to ten mały przyjaciel. Bunk. Poświęciłem health point. Czy to było dobre? A jeszcze to poświęcę. O, tego się cieszę, z tamtego się nie cieszę. Nie wiem, czy to jest warte tutaj się z nim tak handlować z nim. Dawaj, chodź. Kręci się. Rzuca jeszcze, no patrz. No, jak odpowiednio go przyciśniesz. Czasami też można znaleźć jakąś butelkę życia. Teoretycznie. Trippy Flower. Jeszcze jedna jaszczurka. Patrz, schował się i udaje, że go nie ma. Sprzedawca. Ty, mistrzu. Potrzebuję... Wiesz, co potrzebuję. No, nie masz tego. Bye. Dobra. Chciałem flaszkę kupić sobie. Flaszeczkę zdrowia. A tu prawdopodobnie się bym utopił. Trzeba tam spaść z góry. Taka podpucha. To było jakieś szybkie bieganie. Muszę to sobie poprzypominać. O, i tutaj sobie idziesz. Ale spadasz na dół, a tam już jaszczur chodzi. Dobra, załatwmy tego gościa na górze. Ale może dziewczyną. Póki nas nie zauważył, a ona jeszcze jest w miarę. Patrzcie, to jest to. Nie trafi go? No niby dobrze, nie, ale... Ale ona dobra jest. Tylko trzeba po prostu inaczej używać.
Maksimum już. Dobra, zmieńmy chłopa i niech on podniesie przedmiot. Tak można? Maksimum. Nie wiedziałem, że tu są takie jakieś... Aha, to jest maksimum ilość. Czekaj, dobra. Tu jak zejdziemy, tu jak pójdziemy. Dobra, weźmy tą skrzynię, jak już tu jestem. Bo jak skoczę tam na dół, to już potem... I teraz... Zapytuję się... Zapytuję się, jak tam wejść. Postanowiłem pójść tędy. Czy słuszna droga to była? Tu na dole jeszcze coś jest. A weź zaraz jeszcze spadnij na dół. I co w tej skrzyni jest takiego? To może być jakieś ulepszenie do broni. Co tutaj mamy? To jest kamień chyba na pewno jakiegoś ulepszania broni. Jeszcze tego nie... Nie wiem, a być może wiem, tylko zapomniałem przez to, że nie grałem. I teraz, czy tu jest taka istotna rzecz, żeby po nią aż skakać? No ale jak w tym miejscu jestem? Jeszcze życie straciłem. Tylko jakbym do wody wskoczył, to bym się zabił. Pewnie bym się zabił. Distorting wine. Bo teraz tu nie ma innej opcji, jak upaść. O Jezus! O Jezus! O yeah. No i pyk, i dziewczyna jest od razu. Dobra, każdy to widział. W ten sposób się ginie. Retry. No i startujemy stąd. Wszystko jest chyba od nowa. Zobaczmy, jak nasz kolega wygląda. Dobra. Tak, tamto jest niezabrane. To są tylko takie jakieś szczegóły, więc... Czy szczegóły? Takie dodatkowe rzeczy, które można zdobyć. O, już idzie bazyliszek. Dobra. Straciłem rachubę, a ten już się znerwował. Trzy ataki, patrz. Raz. Dwa, trzy ataki. Patrz jaki. Teraz były trzy. Oj, coś mi tutaj jeszcze nie idzie. Czy jeszcze? Muszę się podszkolić. O, tędy chyba nie szliśmy. Jeszcze podejdźmy sobie tutaj. Co tutaj mamy? Can't be open from this side. Czyli ogólnie chyba dobrze szliśmy. Ten most trzeba opuścić. A pójdziemy sobie. Weźmy przedtem się górą. No i tak też trzeba teraz zrobić. Tutaj znowu ci dwaj rycerze i tak dalej. Dobra, ja ich pokonam i widzimy się za tą walką, bo to w sumie będzie powtórzenie tylko z tego, co było. Dobra, pokonałem tych rycerzy, ale pomyślałem sobie też, że przecież ja mogłem iść w złą stronę, po prostu poszedłem od startu. Tam był przecież skrót, nie? Tu mam ten abnormal, więc może weźmy sobie to. Sanity. Już ucieka.
To niedobrze się z nim być na tym występie skalnym. Patrz, 3 ciosy zada. Co za gadzina, no. A tutaj niby mam 900, ale jakimś mistrzem nie jestem. Ale buteleczka zdrowia. Dostałem. Więc nie będę narzekał. Patrz. Taki łucznik. Łucznik powinien być słaby. Stoi z daleka. To jest jego broń. Strzela. A nie, że on tutaj mnie atakuje. Łobuz. A, no dobra. Jesteśmy tu w tym miejscu, gdzie w fantastyczny sposób zginąłem. Tu jest drabina. Po tej drabinie nie schodziłem. No można się w pierwszym odruchu pogubić. A, dobra. Tu jest drabina, żeby chyba zdobyć ten przedmiot. Wezmę sobie życie. Jakiś gwizdek z kości. Obeszliśmy temat, ale tam jest skrzynia, a tu jest przejście. Oj, coś tu się zagnieździło. Stamina! Dobra, buteleczka. Dobrze. Night Spear. O, jakaś broń. Pick up. Broken Slate. No dobra, mamy tu otworzony skrót, bo to jest ten początek. Jeżeli dobrze kojarzę. Gdzie mogli się tutaj wrócić i... Tak. Zapisać, zakończyć odcinek. No trochę tutaj się działo. Parę razy śmiesznie zginąłem. Co tu możemy zrobić? Myślę, że wymienię postać. O, patrzcie ile kości. Będzie nowy poziom? Nie będzie, ale to mam. Więc będzie. Tu można coś zrobić. To można zrobić. Ale to jest jakieś... I tyle można zrobić. Sanity. A, to za kości, dobra. Więc rest, odpoczywamy i jeszcze sprawdzę, co to wziąłem. Co to wziąłem za... Spear. To atak plus 11. No to pewnie, że tak. A dziewczyna? Aha, to do siebie dodaję, dobra. Czy do dziewczyny mogę też dodać? Zobaczmy. A nie, to ogólnie dodaję, dobra. No ma atak plus 8, a tamte plus 11, więc spoko. Tu? To nic nie ma. Dobra, to tu kończymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii.